Dzień dobry, miło mi Was powitać na webinarze dotyczącym majsterkowania. Spotykamy się w ramach projektu Amazona i cyfrowego dialogu. Czy właśnie nas słychać? Czy słyszycie? Czy widzicie? Czy wszystko jest w porządku? Napiszcie proszę na czacie. O, Ewa odpisała, że tak, super. Bardzo się. O, biblioteka, super! Rewelacja. Słuchajcie, miło mi, że dołączyliście do wydarzenia w piątkowe popołudnie. Będziemy dzisiaj majsterkować. Mam nadzieję, że udało Wam się zgromadzić te materiały, o których wspominaliśmy na Facebooku, na stronie cyfrowego dialogu. Ale też mam. O, dzień dobry, Kornelia i Kemzon. Cześć, Maju. Słuchajcie, mam takie. O, witamy wszystkich dużych i małych uczestników, dokładnie. Mam też takie pytanie, czy jesteście sami, czy w grupie jakiejś rodzinnym, w teamie jakimś rodzinnym? Widzę, że tu chyba są jakieś rodzeństwa, Ala i Tymon. Nie, Malwinka jest sama. Chris. Już tu Chris, Lunia. Okej, widzę, że piszecie 5 osób. O, zaraz się tu pewno pojawią. Mama jest za ścianą, sama z córeczką. Okej, super. Dobra. To jako, że dzisiaj będzie majsterkowanie, musimy sobie omówić trochę zasad, jak będziemy dzisiaj pracować, bo będzie to warsztat po prostu. Będziemy budować. Zaraz się przekonacie, Kemzon to dinozaur. A, widzisz, nawet nie wiedziałam. Dzięki, Kornelia. Słuchajcie. I teraz tak. Ignacy. Cześć, Ignacy. Okej. Dobra, tutaj historia o dinozaurach. Kilka zasad będziemy dzisiaj budować, będziemy sobie pracować etapami, będziemy budować, mam nadzieję, że w tym samym czasie ten projekt, który dla Was wybrałam. Co jeśli nie mam śrubek, patyczków, polotek czy zakrętek? A czy udało się zdobyć. Masz karton z Maju, jakiś karton bądź, no jakiś, najlepiej byłby karton. Ignacy, nie ma problemu, że się spóźniłeś. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma tych materiałów, bądź nie ma ich wszystkich, to może sobie, słuchajcie, stworzyć taką instrukcję, jak to zrobić. Dzień dobry, Emil. I spróbować to wybudować po prostu po webinarze. Wtedy zobaczycie, co jest potrzebne, co koniecznie musicie zdobyć. I w weekend możecie razem z rodziną spróbować wybudować to razem z pomocą waszej instrukcji. Cornelia i Kamzon mają wszystko. Okej, słuchajcie. Więc będziemy budować etapami. Jak będziecie mieli jakiekolwiek. Co Ignacy, zaraz wszystko powiem. Jak będziemy mieli jakikolwiek problem, coś będzie niejasne, to śmiało piszcie na czacie, będziemy tutaj radzić i pomagać. Ok. I teraz, jako że jeszcze nie wiecie, co będziemy budować, to podpowiedź jest właśnie na tym zdjęciu. Będziemy budować dzisiaj, jak myślicie? Dokładnie, samochody, a dokładnie jeden samochód, słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję uda nam się wspólnie wybudować. Może nie będzie taki wypasiony z taką karoserią, jaka jest na zdjęciu, ale na pewno będzie się poruszał. Macie w swoich domach, w swoich pokojach jakieś samochody? Na pewno macie. Albo mieliście, dokładnie. Malwina nie ma z Małgosią, ale każdy porusza się samochodem, coś się znajdzie, dokładnie. I teraz tak, pokażę Wam projekt tego pojazdu właściwie, który będziemy budować. Zaraz Wam pokażę, jak działa. Widzicie? O!
O, coś takiego będziemy budować. Jesteś. O. Okej, tutaj dyskusje o imionach. I teraz, słuchajcie, jesteście ciekawi, jak działa i czy w ogóle działa? Czy on w ogóle jeździ? O, robiła już. Super, słuchajcie to. Teraz ja będę trochę dzisiaj manewrowała laptopem. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać. Cyfrowy dialog tak jeździ, ale zaraz się przekonamy, czy w ogóle jak. Idealny dla Kremzona, pewnie. Słuchajcie, ja Was trochę damy z siebie na podłogę. Okej. Okay. Widać. Okej. Okay. I teraz. Napędzamy. Widać było, jak jeździł. To dinozaury mają prawo jazdy. Mogą mieć prawo jazdy. Dlaczego nie? Słuchajcie, to jeszcze dla tych osób, które nie widziały. Puszczę je teraz. O, nakręcam. Słuchajcie, no, jak pamiętam w dzieciństwie miałam takie samochodziki właśnie napędzane, które się nakręcało jeżdżąc nimi do tyłu i puszczało się i one jeździły same. I dzisiaj postaramy się samodzielnie. Robiłaś taki w przedszkolu, super i działał. A ja nie mam baterii. Z bateriami jest tak, że one nie muszą być. Ale teraz porozmawiamy sobie właśnie, co jest potrzebne, czyli porozmawiamy sobie o narzędziach, które są nam potrzebne do wybudowania tego projektu. Cieszę się, że te osoby, które przeczytały i mi zgłaszają, że mają wszystko. Okej, to teraz o narzędziach troszeczkę. I porozmawiamy sobie, czym można zastąpić niektóre rzeczy. Tu jest zdjęcie, ale ja myślę, słuchajcie, że ja Wam tutaj. O! Będzie lepszy podgląd. O! Podgląd. Ja będę miała wprawdzie utrudnione kąty. O! Podgląd. Wystarczy. Okej. Okay. Słuchajcie, to co jest na pewno potrzebne do wybudowania, to patyczki drewniane, ale ktoś pisał, że nie ma. To równie dobrze może być twardy karton z jakiejś przesyłki kurierskiej, z opakowania po jakimś sprzęcie. Ważne, żeby zgromadzić jakieś takie właśnie twarde elementy. Czyli jeżeli ktoś nie ma patyczków, to karton się sprawdzi. Wykałaczki. Takie, które macie zapewne w kuchni, mogą być grube. Co może być grube? Mam jedną zakrętkę, ja mam dwa patyczki, super. Patyczki mogą być grube, nie ma problemu. I teraz tak. Z koła możemy zrobić z nakrętek, ale jak ktoś nie ma nakrętek, to może być też twardy karton, który możecie wyciąć i z niego po prostu stworzyć koła. Przyda się słomka, taka zwykła słomka plastikowa, taśma izolacyjna, albo jeżeli ktoś ma, to klej na gorąco, nożyczki do przecinania niektórych elementów, gumki recepturki, nie masz wykałaczek, a to może być jakiś patyczek, coś też, co się zmieści, słuchaj, w słomce. Możecie sobie zrobić taką listę, słuchajcie, zakupów teraz, listę elementów potrzebnych do budowy. I w weekend postarać się to zdobyć, bądź poszukać w domu. Nie masz, a ja mam krótkie wykałaczki. Klej na gorąco nie jest potrzebny.
Śrubki tak naprawdę, zakrętki są bardziej potrzebne, ale tak jak mówię, możecie wykorzystać do tego karton, który możecie znaleźć, poprosić rodziców o jakieś niepotrzebne opakowanie, pudełko poczyć i wyciąć. Taśma izolacyjna to może być jakakolwiek taśma. Ja po prostu mam izolacyjną. Masz dwie nakrętki, ale możesz spróbować znaleźć jeszcze karton i kolejne dwa kółka wyciąć po prostu z kartonu i to też będzie spoko. Okej. I teraz, dobra, mamy narzędzie i teraz krok po kroku. Słuchajcie, żeby wybudować, to tutaj zrobię, tu będzie nasz tutaj projekt, który był naszą takim projektem bazowym. I teraz. Każdy samochód składa się, słuchajcie, z podwozia. Tak, fura jest. Z podwozia. Z podwozie możemy wybudować właśnie z patyczków drewnianych, ale jak ktoś nie ma, to nic nie szkodzi, jeżeli wykorzysta do tego po prostu karton, który jest twardy. Albo spróbować właśnie z bloku technicznego, ale na przykład połączyć kilka kartek, żeby one nie były, wiesz, plastyczne. I teraz, dobra, robimy taki trójkąt, takie ostrze właściwie z tych dwóch patyczków. I teraz to, co jest ważne, te dwa patyczki musimy tutaj połączyć. Na przykład za pomocą taśmy albo kleju na gorąco. Ja robię tak, że używam kleju. Dlaczego? Bo też tutaj muszę powinnam przymocować, słuchajcie, słomkę na pierwsze dwa koła, tak? Widzicie? Tu jest słomka. Tak jak samochody mają osie przednie i tylne, to my sobie zrobimy pierwszą oś ze słomek i drugą też ze słomek. I teraz wycinam słomkę mniej więcej na szerokość tych dwóch patyczków. Hop. I przyklejam. Jeżeli ktoś nie ma kleju na gorąco, słuchajcie, to może to zrobić taśmą, tylko pamiętać, żeby dobrze to przykleić, żeby to się po prostu trzymało. Co mamy zrobić z kartonu? Z kartonu po prostu, Ignacy, wytnij dwa takie prostokąty w miarę wąskie, na przykład 10 cm na 1,5 cm, takie dwa, żeby stworzyć podstawę, podstawę naszego samochodu. Czy ja poczekam na wycięcie? Tak, Ignacy, podwozie samochodu, dokładnie. Czy ja poczekam? Będę tutaj tłumaczyła może dalej. Jeżeli będziesz miał problem, to śmiało, Ignacy, tutaj będę śledziła czat i będziemy radzić, ok? Czy te osoby, które udało się zgromadzić te materiały, mają podwozie? Nie. A próbujecie? Bo wiecie, to jest tak, że ktoś ma. Ale o śrubkach na razie nie mówimy. Słuchajcie, śrubki nie są niezbędne. Mogą, ale nie muszą być. Okej, widzę, że już część osób ma. Super. I teraz te osoby, które nie mają, bo mi się, zobaczcie, przykleiło tutaj do kartonu. Tak? Powstała taki właściwie V. I teraz to, co jest ważne, to jest przednia oś samochodu. Mamy wkręty. Ignacy, nie kwadrat, tylko dwa prostokąty. Okej, masz, super. I teraz, jak mamy przednią oś, musimy zrobić tylną oś. I znowu używamy do tego, słuchajcie, słomki i kawałeczki słomki przyklejamy w tyle. Czy będzie nagranie? Będzie nagranie, już się nagrywa, słuchajcie. I teraz tak, tylną oś również stworzymy ze słomek i przyklejamy w jednej linii. Postarać się, żeby to była po prostu linia prosta, żeby oś naszego samochodu nie była pod kątem. Ja sobie tutaj znowu wypożyczę
Klej. Hop. Dobra. I przyklejam. Poczekam, aż zaschnie. Ważne, żeby to było bardzo, bardzo stabilne. Będzie można... Dokładnie. Jeżeli ktoś nie zgromadził wszystkich materiałów, to może robić instrukcje na papierze, co należy zrobić, albo też poczekać na nagranie i spokojnie, słuchajcie, wybudować ten pojazd, jak pojawi się po prostu nagranie. Super. I teraz w miarę się trzyma. Ja sobie tutaj jeszcze włożę klej na gorąco. Trochę to wzmocnię. Wy też możecie wzmocnić to taśmą izolacyjną, jeżeli korzystacie, albo jakąś taśmą po prostu obtoczyć to. O, coś mi się tutaj z klejem zadziało i już naprawione. Hop. Pamiętajcie, że plastik nie lubi kleju na gorąco, dlatego trzeba lać ostrożnie. A co ja mam taśmą? Tak, możesz to wzmocnić po prostu, Ignacy, taśmą, żeby po prostu słomka na pewno nie odpadła od naszych patyczków. Dobra. I teraz to, co jest ważne, ta część słomki jest nam niepotrzebna, więc obcinam. Hop. Odskoczyły. O, dokładnie. I powstanie coś takiego. Udało się? Mam wszystko z taśmy, okej. Okay. Udało się, super. Nie nadążamy. Dobrze, to ja poczekam chwileczkę. Szymek, udało się, super. Pamiętajcie, trzeba wybudować... Połączyć te patyczki za pomocą słomek, tak by powstała przednia i tylna oś samochodu. Pamiętajcie też, żeby one były po prostu pod linią prostą, nie wykrzywiać w którąś stronę, nie tworzyć czegoś pod kątem. Nie wiemy, jak to zrobić, ale co zrobić, Maju? Przykleić słomkę? Jeżeli słomkę, to spokojnie taśmą, jakąkolwiek, klejącą, może być to taśma dwustronna. Jest, super. Słuchajcie, to Maja może poprosić kogoś właśnie o pomoc. Jak macie właśnie z czymś problem, to śmiało poproście kogoś dorosłego, kto jest na przykład za ścianą, o pomoc. I teraz trzeba stworzyć koła naszego samochodu. Ja wykorzystam do tego zakrętki, ale tak jak część z Was pisała, nie ma zakrętek, nie ma nakrętek, więc może wykorzystać do tego karton. Pamiętajcie, taśma jest problemem. A taśma, to znaczy, że nie masz taśmy? Mam. No to śmiało, tak, śmiało, cierpliwie. Takie projekty zawsze, pamiętajcie, wymagają odrobinę cierpliwości. Ja ten projekt już budowałam, dlatego jest mi po prostu łatwiej. I teraz przechodzimy do... Tak, mogą być korki. Też świetny pomysł. Nie pomyślałam o tym. Super. Korki się nie przyklejają, ale można je przeciąć i przedziurawić. Nie mam niczego. A karton? Okej, słuchajcie, to ja buduję. I teraz tak. Ten pojazd wybudowałam w ten sposób, że jedno jego koło składa się z dwóch nakrętek, ale jeżeli nie macie dostatecznie takiej ilości nakrętek, to może być jedna nakrętka. Albo może być, słuchajcie, karton wycięty w
koło dowolnej średnicy. To też będzie i myślę, że dużo szybsze rozwiązanie. Nie nadążam, Ignacy, dobra. Dobra, to ja już zacznę, bo to będzie najbardziej czasochłodne zajęcie. I teraz, jeżeli macie nakrętki to i macie kogoś dorosłego obok, to warto też poprosić o pomoc, ponieważ te nakrętki trzeba przedziurawić i do tego, słuchajcie, służą wykałaczki. Tylko pamiętajcie, że jak będziecie przedziurawiać, to w miarę na środku, w miarę na środku, o widzicie, udało się. O, i jest, złapało ostrość, tak, i powstała dziurka. I tak postarajcie się, jak macie nakrętki, to przedziurawić albo, jak macie 4, to 4, jeżeli macie 8, to 8, ale jeżeli nie macie nakrętek, to śmiało próbujcie, próbujcie wyciąć po prostu koła z kartonu, czy też z korku, o którym ktoś wspominał. Czego nie mamy? Nie umiem, nie mam, nie mam. Ile kół ma być? A ile kół ma samochód? 4. Czyli albo 4 nakrętki, albo robisz takie jak ja, podwójne, jedno koło składa się z dwóch, albo 4 koła wyciąć z kartonu. Wybór należy do Was. Ja po prostu dziurawię nakrętki. Przyznam się Wam, że już trochę przedziurawiłam przed tym webinarem dla testów. Jeżeli macie naprawdę problem, bo to nie jest najłatwiejsze zadanie, bo niektóre nakrętki są super twarde. Możecie też przetestować nakrętki pod kątem właśnie twardości. Wiem, że nakrętki zbiera, jak przykleić koła z kartonu. Na razie wytnij przy dziurach, słuchaj. Jak będziesz miał bądź miała wycięte i przedziurawione, to zaraz powiem, co dalej. Mam 2, 4. I teraz tutaj jeszcze, słuchajcie. Jeszcze 4. Niektóre są naprawdę twarde, więc rezygnuję. Trzeba mieć czasem więcej wykałaczek. O! Bo się łamią, ale myślę, że Wam się uda. Pamiętam, że na jednych zajęciach, a ja się chyba nawet z rozpędu, słuchajcie, nie przedstawiłam. Nazywam się Mariola Fik. Na co dzień właśnie prowadzę takie warsztaty majsterkowe dla dzieciaków i młodzieży. I ten projekt też budowaliśmy ostatnio i wszystkim się ogromnie podobał. Dobra. Mam już jeszcze jedno niebieskie i będzie. Ha! Słyszeliście ten dźwięk? Tak właśnie strzelają nakrętki. I teraz, jak mamy nakrętki przedziurawione, bądź osoby, które... Nasza szkoła była kiedyś Fików, a widzicie, to jest jednak super nazwisko. Bardzo krótkie, bardzo nośne. I teraz tak, jak ktoś ma z nakrętek i z 8, to te po 2 nakrętki musi połączyć, tak, żeby powstał jeden... Wow, ale odskoczyła. Żeby powstało jedno koło za pomocą taśmy. To może być dowolna taśma. Ja mam izolacyjną, jeżeli macie taką zwykłą, przeźroczystą.
To też śmiało. Te osoby, które mają koła z kartonu, mają łatwiej, bo nie muszą tego robić, bo po prostu już mają gotowe. O. Chyba znikłam. Nie mam tylu zakrętek. A jeżeli masz cztery, to może być z czterech. Przetestuj z czterech. W sumie ja też mogłam przetestować z czterech. Czy to zadziała, czy na przykład będzie lepiej się poruszał. A w sumie powiem wam, przetestujemy z czterech, słuchajcie. Wtedy jak będę jechała na tym samym wózku, co wy, skoro nie macie tylu nakrętek. Dobra, to jak mamy cztery koła, cztery nakrętki, to teraz tworzymy pierwszą oś. Do tego przydają się, słuchajcie, wykałaczki, bądź jeżeli ktoś nie ma, to jakieś patyczki. Możecie spróbować z drucikiem jakimś twardym, ale coś, żeby było w miarę twardego i stabilnego. I teraz tak, ktoś ma z kartonu, hop, widzicie? Przebijamy przez tą dziurkę i teraz przeplatamy przez słomkę. I tak powstało nasze pierwsze koło. I teraz musimy wbić drugą słomkę, drugą stronę wykałaczki. O, jak ktoś ma z kartonu, ma naprawdę znacznie prościej. I tak oto powstała pierwsza oś. Możecie sobie ją, żeby wam koła nie jeździły, to jest ważne, bo ja mam bardzo ciasną, więc one się, zobaczcie, ani nie drgną. A duże czy małe? Najlepiej te długie wykałaczki. I teraz, jeżeli wam wasze nakrętki ruszają się, to możecie sobie obtoczyć trochę taśmą klejącą tutaj wokół, tak, żeby wam po prostu nakrętki nie ruszały się w żadną ze stron i ucinamy nadmiar. Twarda wykałaczka, słuchajcie. O. Jest. Powiem wam, zostawię z takim dłuższym. I to samo robimy z tylną osią. I tutaj właśnie przydaje się długa, słuchajcie, wykałaczka, bo tylna oś, zobaczcie, ma większy rozstaw. I robię dokładnie to samo. Ja sobie tutaj złamałam wykałaczkę, to słuchajcie, muszę tutaj skorzystać ze swoich zasobów. Hop, wam jak się złamie, to po prostu wyprawa do kuchni. Nie nadążam. Okej, okay, a Kornelia, na którym etapie jesteś? Dobra, mamy. Ja sobie to obtoczę już tutaj klejem, trochę podmucham, żeby szybciej zastygł i przeplatam przez, zobaczcie, przez słomki, które wcześniej przymocowałam. Hop, mam już trzecie koło. To teraz pozostaje mi tylko przymocować czwarte. I robię to w ten sam sposób, co z przednią osią. Muszę sobie tutaj trochę otwór, słuchajcie, powiększyć. Jak pani przecięłam? Nożyczkami, słuchajcie, przecięłam. Trochę nacięłam. O, trochę jak się nie chce, zobaczcie, przeciąć, to troszeczkę potnijcie i później będzie wam łatwiej ją w tym konkretnym miejscu złamać.
zwykłymi nożyczkami, takie jak macie w swoich piórnikach, bądź spokojnie znajdziecie w domu. Okej, okay. I teraz jeszcze. Hop. Dobra, coś mi tutaj. Hop. Mamy to. Słuchajcie, mam nadzieję, że teraz wejdzie. Albo i nie. Super gruba wykałaczka. Ale jak macie, słuchajcie, jakieś większe wykałaczki, bo one, zobaczcie, są w różnych, to możecie włożyć i troszkę pokręcić, tylko uważać na paluszki. O, teraz znowu mam super luźno. Dlatego tutaj już muszę naprawdę przymocować klej, żeby mi tu koło nie odpadło. Dobra. Okej, okay, ja troszeczkę poczekam, aż mi klej zaschnie. Wy możecie obtoczyć to taśmą. Zrobić po prostu taką kuleczkę grubszą. Już. Jeżeli ktoś nie nadąża, to naprawdę spokojnie możecie zapisywać sobie, co należy zrobić, albo poczekać na nagranie. Wtedy będziecie sobie mogli po prostu przystopować, wtedy, kiedy będziecie chcieli, bądź tego potrzebowali, bo czasem szukanie też elementów w domu jest... O! Dobra, super, zobaczcie. Jeśli... Zrobię test na podłodze. Jeździ. I teraz ważna rzecz, tak żeby wam się też, o, możecie przetestować, czy jeździ tutaj na waszych stolikach biur. O, już mam prawie gotowe. Rewelacja. I teraz jak mamy podstawę, to teraz jeden z ważniejszych elementów. Potrzebny wam będzie taki niewielki fragment wykałaczki na taki 1,5 cm, 2 cm. Musicie to oszacować zależnie od tego też, jakie macie koła. Ponieważ ten niewielki fragmencik wykałaczki powinniście przymocować do tylnej osi, do tej tylnej wykałaczki. Zobaczcie tutaj. Tak, możecie to dobrze obtoczyć taśmą z każdej strony, tak żeby ten patyczek się nie ruszał, bądź wykorzystać do tego klej na gorąco. Ja wykorzystam klej. Tylko w przypadku kleju pamiętajcie, żeby się nie poparzyć i poczekać, aż zaschnie, bo wtedy dopiero będzie to w miarę trwałe. O, jest dużo kleju. W moim przypadku to, nie wiem, taki fragment 2 cm z wykałaczki. Możecie też... nie klei się. A czym próbujesz kleić? Najlepiej taśmą, jeżeli nie macie kleju na gorąco. Tylko bardzo dobrze ciasno okleić. Ja podmucham tu, tutaj, ciasno po prostu okleić. Albo możecie poprosić kogoś z rodziców. Tak, to taśmo, to poproś kogoś, kto jest może za ścianą, żeby pomógł ci po prostu to przykleić tak, żeby ten patyczek się tutaj dobrze trzymał. Dajcie też chwilkę, żeby przysnęło, bo to będzie ten element, który będzie troszeczkę takim naszym silnikiem. Zobaczcie, widzicie? To jest ten element, który naciąga naszą gumkę. I teraz nasza gumka, zobaczcie, przyczepiona jest do naszego przodu samochodu, frontu. O! I tutaj należy przymocować jakiś fragmencik, który umożliwi nam zaczepienie naszej gumki. Może to być kawałek, nie wiem, kartonu, patyczka drewnianego, wykałaczek,
No, ja tutaj zaraz. A powiem, mogą być dwie baterie. Ja wam zaraz zrobimy test, dlaczego ja dałam tyle baterii. Ale mogą być, słuchajcie, dowolna ilość baterii bądź czegokolwiek. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. I jak mamy już ten fragmencik, przyklejamy go w taki sposób, żeby troszeczkę wystawał. W taki sposób, żebyście też mogli zaczepić o niego naszą gumkę. Ok. Trzeba mieć. Nie umiem nałożyć koła. Nie umiem nałożyć koła. Nie wiem, z czego korzystasz, ale jeżeli masz koło z. Tutaj spojrzę, czy mam już coś przed. Koło z nakrętek, to nadziewasz po prostu na wykałaczkę. I tą wykałaczkę przeplatasz przez słomkę. Jeżeli nie nadążyłeś, to warto zobaczyć nagranie. Ja sobie teraz to, słuchajcie, to, co wcześniej, o czym wcześniej rozmawiałam, przyczepię. Przykleję do mojego samochodu. No, okej. Dobra, mam. Widzicie, troszeczkę wystaje. I tak naprawdę mamy już nasz samochód prawie gotowy. A jeżeli ktoś nie ma baterii, też sobie poradzi, bo na pewno zaraz znajdzie coś w domu, co może wykorzystać, to mogą być klocki tymczasowo. I teraz, to co jest teraz ważne, czy ktoś jest na tym etapie? Nie, ja, super. Super Szymek, super Ignacy, nie. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś. Ma kłopoty z jakimś poziomem, to śmiało, słuchajcie, poprosić rodziców bądź kogoś, kto jest w domu. To, co wystaje, to jest kawałek patyczka, o które będziemy zaczepiać gumkę recepturkę, bo teraz macie gumki recepturki. No i to też jest świetny, Marku, pomysł, żeby zobaczyć, a wybudować jutro. Jeżeli ktoś właśnie ma jakiś kłopot bądź zatrzymał się na jakimś etapie, to właśnie polecam śledzić, zapisywać i budować, jak już zdobędziecie wszystkie elementy, żeby tutaj się nie kłopotać. I teraz. Auto się rozpadło. No czasem, słuchajcie, tak bywa z projektami. I teraz, jak mamy już przyklejone i jesteśmy pewni, że to dobrze się trzyma ten patyczek. Tutaj ta wypustka też z patyczka drewnianego, ale to mogło być, tak jak powiedziałam, wykałaczka. Przyczepiamy, zobaczcie. I zaczepiamy o ten patyczek, który przyklejaliśmy. Ale ważne teraz, żeby tą gumkę recepturkę też przykleić do tego patyczku. Do tego patyczka, żeby nam nie odpadała. I ja do tego też użyję, słuchajcie, kleju na gorąco. Hop. I poczekam, aż wyschnie. Ważne, żeby ta gumka nie wypadała, bo trochę to tak jak nie poddajemy się, super. To trochę tak jak z silnikiem w samochodzie. Ta gumka to trochę taki nasz silnik, więc nie możemy absolutnie go stracić, więc dobrze jest przykleić. Ja zawsze tu trochę podmucham, żeby. Żeby nam się tutaj dobrze przykleiło. Jeżeli korzystacie z taśmy, to też dobrze, dokładnie ją oklejać. Dać jej więcej czasu, żeby wyschnęło, ale być pewnym, że to jest po prostu dobrze przyklejone.
Ja ją tutaj troszeczkę odczepię. O. I poczekam. W międzyczasie, jak już sobie to będzie schnęło, to tutaj zobaczcie, w tym projekcie przyczepiłam baterie. Czy baterie są konieczne? Baterie są tutaj, jak wybudujemy ten fragment, to zaraz tu chyba się powinno przytrzymać. Zaraz pokażę Wam różnicę z bateriami i bez baterii. Baterie są tu tylko dla obciążenia. Jak ktoś mówił, że nie ma baterii, dlatego mówiłam, że mogą to być jakiekolwiek śrubki. Jeżeli nie mamy śrubek, to mogą być, nie wiem, folia aluminiowa zwinięta w kulkę, jakieś niepotrzebne klocki, coś, co jesteście w stanie przyczepić i przytwierdzić do patyczków. Papa. Dobra, trzyma się. I teraz było, widzicie, nie trzymało się, nie byłam zbyt cierpliwa, odpadło. Dobra, przykleję jeszcze raz. Widzicie, wszystkim się zdarza, że coś odpada, ale też ważne, żeby się nie poddawać i próbować. Dobra, teraz powinna lecieć jakaś, wiecie, relaksująca muzyczka, kiedy... Dokładnie, mi też się rozpadło, słuchajcie. Ale tak to jest z takimi projektami. Ja jak zaczęłam budować takie rzeczy, to wiele rzeczy mi się rozpadało i nie udawało. Ale później, jak wiecie, praktyka czyni mistrza. Teraz na przykład to ja się przykleiłam. Zobaczcie. Och. Zobaczcie, co mi się stało. Lepiej to zrobić na nowo. Odnośnie tego, że czasem się nie udaje. Ano czasem się nie udaje, bo nie ma tak w życiu, że wszystko nam się udaje od razu. Czasem trzeba się pomęczyć. No i właśnie to jest ten etap. Ten etap, tak, hop, dobra, czekamy, aż się przyklei, mam jeszcze 18 minut, nie dam rady i rozpacz, no ja się tutaj zobacz, Maju, to trzeba spróbuj na spokojnie, zapisz sobie fragmenty, których na przykład jeszcze nie zrobiłaś, albo co się rozpadło i przeanalizuj, jak, w jaki sposób to udoskonalić. Zobacz, mi też się rozpadło. I teraz muszę cierpliwie czekać i trzymać, żeby patyczek się przykleił. Ha. Czasem po prostu tak jest, że jak chcemy, żeby coś wyszło, to akurat nie wychodzi. Nie wiem, czy tak macie, ale u mnie jest tak często. No właśnie. Mama też nie umie. A, bo to zobaczcie, to nie jest wcale takie proste, to, że raz to wybudowałam. No nie raz, no ale są różne rzeczy bardzo, bardzo nieprzewidywalne. Nawet dla osoby, która buduje to któryś raz. Dobra, dam temu czas, żeby okej. Usunę sobie tutaj ten resztki kleju, które gdzieś tam są. Pozwolę, zobaczcie, tutaj trzeba. Udaje się, super. Jeszcze się okaże, że Wam się uda, mi się nie uda. Okej. Dobra. Dobra,
gumka. Miałam tu jakiś zapas. Dobrze, że zrobiłam, słuchajcie, zapas. Ale w międzyczasie, jak to jeszcze będzie schnęło, to ja już dla obciążenia, słuchajcie, przykleję baterię. Ale tak jak mówię, wy możecie przykleić cokolwiek, co przyczepić, coś, co jest po prostu twarde. Dlaczego dwie, żeby było jeszcze twardsze? Jak macie większe baterie, to możecie po prostu po jednej, jakieś śrubki, cokolwiek. Możecie spróbować skonstruować tutaj siedzisko. Nagranie pewno będzie na YouTubie, więc śmiało czekać. Okej. Coś tu zastyga, słuchajcie. To moja druga próba przyklejenia gumki do tego patyczka. Dobra. Teraz trochę porozmawiamy. O! Tutaj, o, zobaczcie, na czacie jest wrzucony link, gdzie będzie, pokażę, słuchajcie. Tylko dajcie mi tutaj, o, żebyś mi się znowu nie rozpadło. Widzicie? Patyczek przyklejony i do patyczka przyklejona gumka recepturka. Jak mi się sklei dobrze, to wam podniosę, żebyście dobrze widzieli, ale tutaj tak jak ja płaczę, Maju, nie denerwuj się. Będziemy radzić. Zobacz, mi też się nie udało. Wiecie, że pierwszy raz prowadzę takie warsztaty wsi. Zawsze to prowadzę takie na żywo, więc mi również dokładnie. Zalałam cały pokój. Maju, chyba nie było tak tragicznie. To, a może to były jakieś drobne łezki? Co? Dobra, super, już powoli dobrze zastyga. Dobra, słuchajcie, więc wygląda to tak, że zobaczcie, do tej tylnej osi przyczepiłam, o, nie będę ruszać, przyczepiłam tą wykałaczkę, ten fragmencik. Pamiętajcie, żeby przykleić go w taki sposób, żeby on nie dotykał podłoża. I do niego przykleiłam gumkę recepturkę. Tak? Pamiętajcie, żeby dać temu czas, żeby wyschnęło. Nie tak jak ja przed momentem tutaj chciałam szybko. I musiałam to odklejać i były u mnie też małe wewnętrzne rozpacze. Ale udało się. Trochę cierpliwości. I teraz to, co jest ważne, jak już przykleiliście tą gumkę, recepturkę do tego, to naciągacie i zaplatacie za ten fragmencik, który wam wystawał. U mnie to jest patyczek, ale mówiłam, że to też może być, o, że to może być też jakieś fragmenty wykałaczek, które możecie swobodnie zaczepić. I teraz co, gotowi na testy? Czy mój samochód będzie jeździł? A co powtórzyć? Dobra, testujemy. Słuchajcie. Idziemy na podłogę. O. Dobra. Powinnam, słuchajcie, możecie przynieść jakiś metr. Dobra. O. Czekajcie. Zobaczymy, czy to się uda. O. Coś się nie udaje.
Ale już wiem dlaczego, słuchajcie, bo za ciasno przykleiłam. O, albo czekajcie. Już tutaj nakręcę. Hop. O. No widzicie, to są też różne przypadki, słuchajcie, które zdarzają się. Mi jeszcze nie wyschło, no. To dla Mai test. Musi wyjść, słuchajcie, to dla Mai, słyszycie? Okej. Okay. A jak trochę pojedzie, może się liczyć? Może być, jak trochę tylko pojedzie. Tak. Słuchajcie, bo nie wiem, bo to... No coś mi nie jeździ, a tamtym tak fajnie jeździł, nie? I jeździ w miejscu, ale ja go może trochę tutaj wzmocnię, obciążę jeszcze bardziej. Może rzeczywiście... O! Przykleję, co mam, słuchajcie. Bo może to jest tak, że on jest po prostu za lekki. O. Choć myślę, że to problem jest z tymi kołami, które przykleiłam. Za ciasno, ale test kolejny. Zniszczył się. O, trochę jeździł, zobaczcie. Minimalnie, ale rzeczywiście potrzebuje ten z tymi czterema nakrętkami. O, jeździł? Patrzcie, troszeczkę, bo troszeczkę. Ale ja tu jeszcze go bardziej obciążę. Ho. Wy w domu też możecie przetestować ilości obciążenia. Słuchajcie, nakręcam naszą recepturkę i testujemy. Gotowi? Udało się, zrobisz drugi, super. Już okej. Jechał kawałek, ale przejechał, zobaczcie. Może rzeczywiście było zbyt słabe obciążenie. Hop, test. Jest, udało się, czyli w moim projekcie na początku było za słabe obciążenie, przez co on jeździł w miejscu. Jeżeli wasz jeździ w miejscu, to już wiecie, że powinniście zwiększyć obciążenie, czyli doczepić, o ja tutaj wstanę z podłogi, doczepić jakieś nakrętki, śrubki, baterie, klocki, które macie, co tylko macie, żeby tylko spowodować, że on jest trochę cięższy. Możecie też przetestować właśnie odległości, które pokonuje wasz samochód z różnym rodzajem obciążenia. To też fajne, fajne eksperymenty. Maja już pewno wie, co zrobić. Słuchajcie, czy komuś udało się wybudować, bądź był na jakimś etapie? No, Maja jeszcze nie ma chyba poklejone. Niektórym się nie udało. Szymek zrobił, super, zrobiliśmy. Jeździ, super. Jeździ w miejscu, ale Kornelia, jak jeździ w miejscu, to właśnie mój też na początku jeździł w miejscu, to dokleiłam troszeczkę więcej rzeczy, troszeczkę więcej baterii, bądź innego obciążenia i powinien zacząć jeździć, zacząć się poruszać. Ja buduję jutro. Z pomocą ja też doklejam. Super, będzie słuchajcie nagranie. Więc tutaj też podczas mojej budowy wyszło parę problemów. Macie tutaj nawet linka
wyszło parę problemów, z którymi ja też musiałam sobie poradzić. Czy to z klejem, czy z odpadającym patyczkiem. To są problemy, które w takich warsztatach, w takich projektach po prostu się zdarzają. I trzeba, tak jak Ignacy, spróbować jeszcze raz, więc to też uczy cierpliwości. Bardzo się cieszę, że się podobał, Olu, projekt. Mam nadzieję, że Was też zachęciłam do szukania takich projektów. Możecie, super, bardzo Wam dziękuję. Jak będziecie już mieli wybudowane, możecie nakręcić filmik i opublikować u nas na Facebooku Cyfrowego Dialogu. Chętnie zobaczymy, co wam wyszło. Prosimy o więcej. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu będą kolejne webinary w ramach projektu Amazona i Cyfrowego Dialogu, więc śledźcie Facebooka i stronę Cyfrowego Dialogu. Będą też warsztaty majsterkowe, na które zapraszam. Co będziemy budować, to jeszcze tajemnica, ale jest już lista rzeczy, które trzeba przygotować, więc możecie sobie już szykować materiały. Nie jest to coś, z czego myślę nie macie w domu, ale możecie się właśnie przygotować, zdobyć te rzeczy. Zobaczcie, że z prostych rzeczy, które macie w domach, możecie wybudować całkiem fajne zabawki i przetestować. Szymek, bardzo dziękuję. Cieszę się, że Szymek jest zachwycony i że się udało. Mam nadzieję, że Markowi i dzieciakom uda się przygotować projekt jutro. Co mam? Tata pozdrawia z Poznania, ja też Was pozdrawiam z Oświęcimia, ja też Was kocham wszystkich. Pokażę drugie auto. Dobra, to nie wiem tylko, które drugie, to chyba to, które budowałam. To słuchajcie, ostatni pokaz. Dobra, nakręcam. Tak, żeby zobaczcie, gumka recepturka oplotła tą tylną oś. I puszczam. Nie porusza się w sposób jakiś, nie pokonuje, słuchajcie, szalonych odległości, ale jest mój i działa. I Kemzon jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwa, więc mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i życzę Wam udanego weekendu, odpoczynku w domu, pomajstrujcie. O, tutaj Marek już, słuchajcie, wkleił, co trzeba przygotować. Będziemy budować wyrzutnie, dobra. To patyczki drewniane będą bardzo, bardzo potrzebne. Także możecie albo poprosić rodziców, żeby dużo lodów kupili, albo po prostu kupić takie, zdobyć gdzieś takie do kupienia patyczki. Albo wyciąć z kartonu, ale tak jak mówię, twardy karton. Dobra, Łódź pozdrawia. Tak, Gabryś, mamy trudne czasy. Do zobaczenia. Kraków pozdrawia. Mysłowice pozdrawiają. Mi też było bardzo miło.